Wzruszający symbol na zaśnieżonym grobie Krawczyka. Wiemy, co oznacza. Fani nie zapominają o swym idolu. Na grobie Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach pod Łodzią nie brak oznak pamięci. Choć sam nagrobek jest obecnie przysypany grubą czapą śniegu, pojawił się na nim piękny kolorowy akcent. Ale to nie wszystko, co będzie można zobaczyć na grobie piosenkarza jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Odwiedziliśmy cmentarz w Grotnikach i byliśmy na grobie Krzysztofa Krawczyka. Cały cmentarz jest mocno przysypany śniegiem. Liczne ślady odwiedzających cmentarz prowadzą do grobu legendarnego piosenkarza. Na płycie grobu nie palą się znicze, bo wdowa po piosenkarzu woli, by stały one tuż obok niego. Przy zaśnieżonych już, eleganckich jesiennych dekoracjach. Jednak na grobie pojawił się dość zaskakujący, kolorowy akcent. Spod bieli śniegu przebija się amerykańska flaga z jej wzruszającym napisem „Wisiaj Petain z rodziną USA”. Postanowiliśmy sprawdzić, kim są ci ludzie, którzy zostawili flagę na grobie Krawczyka. To przyjaciele Krzysztofa z USA, którzy byli w Polsce i odwiedzali jego grób, wyjaśnia nam wdowa po artyście. Krawczyk miał w USA wielu fanów. Mieszkał też tam długo, próbując robić karierę. Miał do Stanów Zjednoczonych wielki sentyment. Nic dziwnego, za oceanem poznał też ukochaną żonę Ewę. To właśnie Ewa Krawczyk dba obecnie o spuściznę jej grób piosenkarza. Bardzo często bywa przy mogile ukochanego męża. Właśnie zabiera się za przygotowywanie pięknej, świątecznej aranżacji grobu Krzysztofa Krawczyka. Wszystko już jest zamówione, zdradza faktownie Ewa Krawczyk. Świąteczna aranżacja nagrobna będzie gotowa za kilka dni i w tym roku ma być utrzymana w kolorystyce białej i zielonej. Przy grobie znajdzie się też stosowna choinka. Ewie Krawczyk bardzo zależy, żeby to tak ważne dla niej miejsce wyglądało pięknie, i dla fanów jej męża. I dla niego, ale też dla niej, pamięć o Krzysztofie jest dla mnie bardzo ważna, podkreśla Ewa Krawczyk. Ewy Krawczyk nie było w sądzie na sprawie jej spadkowej po mężu. Wiemy dlaczego. Krzysztof Krawczyk junior podważa Nowy Testament i twierdzi, że pierwsza wola ojca była inna. Wyznał, ile teraz może stracić. Krzysztof Krawczyk junior nie pojawił się na procesie w sprawie spadku po ojcu. Wiemy dlaczego.